Witam was w mojej małej kuchni. Witam was kochani w mojej małej kuchni. Dzisiaj chciałam was zrobić krótką recenzję książki Retro Warzywa. Autorami są Paweł Łukasik i Grzegorz Targosz. No, są to autorzy, mają bestseller już, Kipi Kasza, nie znam tej książki. Samo Sedno jest wydawnictwo i już wam tu pokazuję. Książka zawiera ponad 230 stron, jest dużo, formatu A4, okładka jest twarda. I to tak, krótko wstęp, oczywiście spisz z treści. Do każdego warzywa są podane tu przepisy. Strona oczywiście, tak jak tu widzicie, pasterniak. Pasterniak to jest coś podobnego do pietruszki. No ma taki trochę bardziej, jakby to powiedzieć, pieprzny smak. Pietruszka jest bardziej słodszą. No nie wiem, jakby to określić, pasterniak. No taki bardziej troszkę, no pieprzny powiedzmy smak. No. Tu polecam od autorów. Oczywiście buraki. Tu się zaczyna. Na każdej stronie jest podane, jak się zaczyna. Dane warzywo jest opisane, parę słów, no dość dużo o danym warzywie. Jakie ma witaminy, skąd pochodzi, gdzie uprawiano. I tu oczywiście sok z buraków, jagód, imbiru ze świeżą miętą. Może sobie zrobię. Nie mam mięty świeże, ale nie szkodzi. Ale te wszystkie inne składniki mam. Zobaczymy. Ok, tu właśnie jest podane, ile stopień gotowania albo przygotowywania, że jest łatwe. 10 minut to trwa, wegetariańskie, jedna szklanka. Ok, potem pierogi z botwinką, małym białym serem i wiśniami. No, ciekawy. Moje dzieci by tego nie jadły. Ja już, ale dzieci nie. Ok, sałatka z pieczonymi burakami, morelami i czarną porzeczką. Potem hummus buraczany. Muszę hummus zrobić. Ciecierzyca, buraki, olej sezamowy. Ok. Barszcz czerwony z fasolą, piękny jaś, czyli z białą fasolką. No, może być dobra. Ok, chłodnik to chyba wszyscy znamy. Łosoś też tu jest, marynowany z soku z buraków. Bardzo fajnie wygląda, szczerze powiem, nie jadłam jeszcze nigdy łososia tak na surowo. Pod lody z pieczonych buraków i truskawkami. No, ciekawe to może być. Chociaż mi się wydaje, tego buraku tu nie będą, nie będzie czuć tego smaku. Chociaż, no, dominują tu truskawki, mascarpone, wódka. O, okej. Okay. Dla dorosłych. Mini gołąbki. Liści z buraków, znaczy są z botwinki. Ok. Potem są tu sajgonki. I tu jest rabarbar, kompot rabarbarowy z truskawkami. Ok. To my zawsze mama robiła, no, kompot z truskawkami i z czym, z rabarbarem, ale bez pieprzu, bez zielonego pieprzu. No i bardzo dobry. Kiedyś nie było tak, że się piło soki, nie było soków na stole, ani żadnych coli, ani żadnych fantów. Zawsze się gotowało kompot. I bardzo dobry. Wątróbka drobiowa z rabarbarem. No, ciekawe. Pieczony boczek z ziemniakami. Z pikantnym czatnejem. Nie wiem, co to jest czatnej. Zacofana jestem. Ok, potem gofry. Jarmuż, tarta rabarbarowo-guszkowa pod kruszonką cynamonową. No, ciekawe. Ciekawe. Nie, ciekawie to wygląda tu trochę, ale zobaczymy, może będzie dobre. Co? Potem tak, kurczak z makaronem. Jest bardzo duże danie, bo tu tak krótko opowiem. Oczywiście tu jarmuż, pierogi z jarmużem, śledź solony, tu już mam osobuko. No, tarta z fasolką, z pasterniak, tu już jest pasterniak. Oczywiście małże. Ziemniaki z grillowaną kukurydzą. I tu oczywiście nie ma dużo roboty w tym. W każdym przepisie jest podane, no, maksymalnie 8, jak to się mówi, kroków. Krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci.
No i nie ma dużo składników tutaj, tak? Muszę powiedzieć Jimmy Oliverze, tak jak w Jimmy Oliverze, Jimmy Oliver używał bardzo dużo składników dziwnych. Tu oczywiście, no bardzo mało tych składników i bardzo mało kroków, jak to zrobić. Tak. Zupki, sałatki. Nawet niezły. Muszę to poszukać, może kiedyś zrobię nawet. Masło orzechowe, znaczy masło koperkowe, nie będzie takie ciężkie, ale fajnie to wygląda. No, hummus zaś i sernik, oczywiście sernik z kasztanami. No, ciekawe, czy to będzie dobre. Okej, okay, to by było na tyle. No, jak później tu jest bibliografia, jak już podała ponad 230 stron z przepisami, książka jest ciężką. Kilo może, albo dwa, nie wiem dokładnie. Okej, okay, jest to książka na taką dla tych, co lubią się zdrowo odżywiać. No, już oczywiście w handlu, jak chcecie kupić, zapraszam do zakupu. Okej, okay, to by było na tyle. Myślę, że Wam się podoba ta krótka recenzja i do następnego razu. Cześć!